Drogie siostry, drodzy bracia i siostry, tak jak powiedziałem na początku, przyszedł do nas ten piękny dzień, w którym się narodził do góry nieba święty Zygmunt Szczęsny Zieliński. Postać wielowymiarowa, piękna, jeden z najpiękniejszych świętych, jakich przywołujemy w naszej archidiecezji. Z jednej strony człowiek bardzo wykształcony, wręcz literat, poeta, jego pamiętniki uchodzą za dzieło literatury wybitnej. Kapłan, profesor Petersburskiej Akademii, założyciel zakonu, a na końcu krótko, bo niecałe dwa lata, czynny arcybiskup warszawski w okropnie trudnym, skomplikowanym czasie powstania styczniowego. A potem przez 20 lat wysłanie wobec Wołwy, taka była niestety okropna wola cara, a potem ostatnie lata jego życia, prawie 10, w innym już rozbiorze galicyjskim, ponieważ do warszawskiego terenu archidiecezji go nie dopuszczono. Dokończył swojego żywota, po to by umrzeć w 1895 roku w Krakowie. To tyle z życiorysu, bo resztę znacie lepiej pewnie niż przeciętny chrześcijanin. Mam na myśli siostry rodziny Maryi jako jego typową uczennicę, te, którego zakonowi dał początek właśnie tam na Petersburskiej ziemi podczas czasów swojej profesury. Tak na początek żartach bym powiedział w ten sposób, że mimo, że jesteście tu dzisiaj liczni niż pozostali wierni ochrzczeni, to jednak wam arcybiskupa Zygmunta nie pozwolimy zapłaszczyć. Pozostawimy go jednak wielowymiarową postacią, ważną, niezwykle ważną dla archidiecezji warszawskiej, niezwykle ważną dla kościoła, który jest w Polsce, a był tym biskupem w czasie, kiedy tej Polski na mapie nie było. I niezwykle ważną przez wyczucie kościoła powszechnego. I chciałbym, zanim przejdziemy do dzisiejszych pięknych czytań, które liturgiści wybrali wraz z siostrami na dzisiejszy dzień, chciałbym właśnie to przede wszystkim podkreślić, że ta jego wymiarowość, wielowymiarowość wyrażała się tym, że on potrafił widzieć jeden i ten sam Chrystusowy Kościół, widzieć go w zakonie, widzieć go w parafii, widzieć w diecezji, widzieć w Polsce, w narodzie i widzieć w świecie, czyli widzieć Kościół powszechny, bo nie ma różnych kościołów. Tak jak nieraz mówimy, tak się nam po prostu mówi przez przyzwyczajenie, może to jest coś więcej niż przyzwyczajenie, mówimy czasem Kościół Polski. Nie ma Kościoła polskiego, jest Kościół w Polsce. Ten sam Chrystusowy Kościół w Polsce i w innych krajach jest, żyje i działa. I ten sam powszechny Kościół apostolski żyje w parafii, żyje w zakonie. I umieć to połączyć w tym, co się pisze, co się mówi, w kazaniach, w działalności charytatywnej, innej, czego przykładem wspaniałym był Zygmunt Szczęsny Zieliński. Wtedy, kiedy przybywał do Warszawy, wiedział Warszawę biednej, zrujnowanej rozbiorami i jeszcze w niej wybucha powstanie. Przybyła do Warszawy i co przywozi wtedy? Sprowadza dwa zakony charytatywne.
Jadę łownie nazywam, tworzy jak w Warszawie ten kwadrat charytatywny na żytni i żelaznej, gdzie jest zakon człowiek, który przybysz swój, chciałby się powiedzieć, a przecież Chrystusowy, nie jego. I zakon człowiek zrobiło się, że który jest obą, bo widział, jak wielkie są potrzeby charytatywne, potrzeby miłości, miłosierdzia Kościoła w tamtym czasie. Zresztą, jak to dzisiaj widzimy, to nie ma czasowości. Nie inaczej, że dzisiaj, kiedy przeżywamy naszą wrażliwość na pomoc Ukrainie, także wiemy, że takie kwadraty nie tylko w Kościele, ale w państwie, w samorządzie są potrzebne, jeżeli chcemy odpowiedzieć na tę ogromną miłość Chrystusa do człowieka, a przecież wiedzą, że wszystko, co mówiliśmy jednemu z tych braci najmniejszych, to się mnie uczni. I teraz przychodzę, czy przyjeżdżam obok naszego kościoła kapucynów obok Miodowej, tyle razy widzę tę ławeczkę, którą stawiają na całym świecie. Ławeczkę, na której leży człowiek potrzebujący, biedny. Po to, żeby sobie przypomniał, bracie i siostro, że w tym leżącym jest Jezus Chrystus. I nie przechodził obok tej ławeczki, ale przede wszystkim nie przechodził obok tego leżącego, obojętnie, nie zauważając jego potrzeb i nie pomagając mu konkretnie, a nie tylko słowem i pięknymi deklaracjami, jak to czasem się ludziom zdarza robić. Nie potrzeba czytać życiorysu też szóstego Felickiego, ponieważ dzisiejsze czytania, które się odnoszą do niego, w jakiś sposób tłumaczą jego świętość, w czym ona leży i na czym ona polega, robią to wystarczająco. I to robią jeszcze więcej, ponieważ pokazują, co z tego może wynikać dla każdego z nas, dla mnie, dla ciebie. Dla mnie jako biskupa, dla ciebie jako siostry, dla ciebie jako bliskiej osoby, która żyje w rodzinie, pracuje, czy pochyla się nad ludzkimi potrzebami. Tym, co łączy te czytania wszystkie trzy, jest pierwsze czytanie z tymi proroka Izajasza. Te słowa, które tyle razy czytamy w ciągu roku, przy różnych okazjach, święceń, wielkich czwartków i tak dalej, ale przede wszystkim powinniśmy je czytać przy chrzcie i wierzbowaniu. To jest fundament ustawy. Duch Pański nade mną, ponieważ mnie nadać. To tam następuje pierwsza konsekracja, daleko wcześniej niż ta konsekracja święceń kapłańskich czy biskupich, daleko wcześniej niż konsekracja zakonna, konsekracja chrzcielna. Nie byle kto nas namaszcza, tylko namaszcza nas Bóg w Duchu Świętym i posyła nas do konkretnych powołań i zadań, które dla nas przewiduje. I jeżeli człowiek potem dobrze pełni każde następne, kolejne powołanie, czy to będzie zakon, czy to będzie małżeństwo, czy to będzie kapłaństwo, jeżeli pełni dobrze i gorliwie, to znaczy, że dobrze przyjął tę pierwszą potrzebę. A jeżeli tę pierwszą przeżył powierzchnię, płytko, to nie pomoże nakładanie niewiadomych ornamentów. I ilu innych konsekracji, jeżeli to się kładzie na tę nieprzyjętą konsekrację chrztu w Duchu Świętym. I to nam przypomina święty Zygmunt Szczęsny, ponieważ on się już wyróżniał swoją świętością nie dopiero jako przyjął święcenie, ale tak jak czytamy nawet w jego własnym pamiętniku wspomnienia jego spotkań rodzinnych, matką, rodziną, która była rodziną nie takiej najbogatszej, to widać było, że w nim jakieś dobro kiełkowało i było odpowiedzią na tę konsekrację chrzcielną przez Ducha Świętego.
dopiero potem przyszło to, co otrzymuje dzisiejsze drugie czytanie, żeby w odwadze i bezkości podjąć się trudu głoszenia Ewangelii. I on się tym wyróżniał i musiał się bardzo wyróżniać, skoro w tamtym trudnym czasie, kiedy wybierano biskupów nieraz kilkanaście lat, bo z jednej strony chcieli wybrać najlepszego dla Polski, często do rozbiorowej rozpoczyny plus, a z drugiej strony zaborcy przeszkadzali, jak tylko mogli. Z jednej strony car, z drugiej strony cesarz, a z trzeciej strony zabór austriacki. I musieli dobrze zauważyć to jego mężne głoszenie Ewangelii i poświęcanie się głoszeniu Ewangelii, skoro został predysponowany przez papieża na biskupa warszawskiego. I to jakby jest zeszczone w drugim czytaniu dzisiejszym. I wreszcie to czytanie, które dopiero dotyczy tego etapu ostatniego, kiedy miał już 40 lat i został arcybiskupem. I pewnie mógł sobie myśleć, nawet pewnie nie myślał, że po tych 40 latach trudu, wysiłku tam na obcej ziemi zaborczej idę wreszcie do Warszawy, żeby być pasterzem tego miasta, jego uciemiężonego. Nawet się nie spodziewał, że to będzie tak krótko, że mając swoje własne poglądy, ale miał te poglądy. Wiemy doskonale z historii od historyków, że był rozumnym i roztropnym, oceniającym tamte czasy i w pierwszym etapie swojego biskupstwa, kiedy przyjął do Warszawy za sprawozdanie kościoły pozamykane, zaczął te kościoły jakoś tam powoli otwierać. I po tym krótkim czasie powstanie styczniowe, którego na początku był przeciwnikiem, wiedział, co to znaczy wojna, co to znaczy nierówne powstanie, jakie są ofiary i jak się z nimi. Ale kiedy zobaczył, że powstanie jest nieuniknione w wybuchu i giną ludzie, są wywożeni na Syberię w ogromnej liczbie, wtedy wystąpił w obronie tych powstańców, w obronie poszkodowanego ludzi. Tu się zaczyna ten pierwszy, najbardziej odważny sposób bycia pasterzem dobrym. Pisze list do cara, posyła go przez, dzisiaj byśmy powiedzieli, jako list otwarty w mediach, przez Paryż, przez media francuskie, żeby dotarł do świadomości świata, co Rosja robi. I w tym momencie zaczynam mówić tak, jakby mówił o dzisiejszej wojnie na wschód. I wiedział doskonale, że za to nie spotka tego. Tylko za to spotka go karę wywiezienia na Syberię, albo na Wołgę, albo w każdym razie na Wołgos. Tak się stało na 20 lat. I tak się spełnia Ewangelia o pasterzu dobrym, który zna owce, troszczy się o owce. Wtedy, kiedy jest pokój, kiedy jest wojna, troszczy się o ludzi biednych, gromadzi wokół tych biednych zakonów i różne formy pomocy i działalności. Tak działa pasterz dobry. A potem także na rzecz niesienia swojej Polski przez modlitwę, ale nie tylko przez modlitwę, przez swoją działalność, chciałoby się powiedzieć, stan wygnania dyplomatyczną, rozmaitego rodzaju, stara się wymagać Warszawie, a papież szanuje to jego zesłanie i przez prawie 20 parę lat nie mianuje następcy. Po prostu daje światu znak i symbol, że Ojciec Święty czeka, a biskup wróci do swojej obczary. A potem następuje ten ostatni etap jego życia, kiedy mianowicie przychodzi mu wrócić do zaboru austriackiego i ten tego żywota dokonać. Pisząc, spotykając się, już pasterzując tak, jak może człowiek na
ziemi na górze. Tak dopełnia swojej świętości. I wszyscy sobie stawiamy to pytanie, co każdy z nas z tej konsekracji chrzcielnej, z tej odwagi głoszenia Ewangelii, o której mówi Matka, czy z tego bycia pasterzem dobrym, bo przecież nie tylko ja jestem pasterzem, ale tej misji pasterskiej Chrystusa niejako wszyscy trochę uczestniczymy. Matka uczestniczy i zakonnica uczestniczy, dlatego że też zawsze kogoś prowadzimy w kierunku wychowania dobrego i tak dalej. A więc te wszystkie czytania się odnoszą do nas wszystkich obecnych i dlatego tak je przyjmijmy i tego ogarnijmy modlitwą Kościół cały. Ogarnijmy dzisiejszą Ukrainę z tą wieloraką związane święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Starajmy się podejmować modlitwą i wspólnoty zakonne, i wielkie dzieło charytatywne Kościoła, a przede wszystkim wielkie dzieło ewangelizacji.